Jak urządzić kuchnię z wyspą, część druga. Zobaczcie, tu mamy trochę większą kuchnię, też otwartą na salon. I mamy wyspę tutaj na środku z płytą. Poprzedniej wyspa była tylko blatem roboczym, a tutaj możemy też coś na niej jeszcze gotować czy smażyć. Mamy też zachowany trójkąt roboczy, mamy dosyć dużo też miejsca blatu roboczego tutaj w tym ciągu roboczym. Dzięki temu 2 albo 3 osoby nawet mogą tutaj gotować, przygotowywać jakieś posiłki. Warto zwrócić uwagę na to, aby odległość pomiędzy wyspą a lodówką czy szafkami była około 120 cm, ale ja zdaję sobie sprawę z tego, że nie zawsze jest to możliwe. Im mniej, tym jest później utrudniona komunikacja, szczególnie jeżeli 2 osoby pracują jednocześnie w kuchni. Wiem, że też dużo osób lubi mieć okap nad wyspą, a nie na ścianie. Jest to dla nich element też nie tylko funkcjonalny, ale dekoracyjny. Dlatego decydują się właśnie na okap nad wyspą i płytę grzewczą nad wyspą. Pamiętajcie o tym, żeby doprowadzić też kabel w posadzce do płyty. Jeżeli macie też tam piekarnik, to też do piekarnika, żeby ta instalacja tam się znalazła. I jeżeli chcecie mieć jeszcze gniazda prądowe, to też musi być wypust kablowy na gniazda prądowej. Możecie zostawić sobie 1,5 metra albo 2 metry zapasu, tak żeby potem łatwo podłączyć. I jeszcze mały widok od tej strony. Nie zawsze musimy mieć szafki wiszące. Jeżeli mamy dużo szafek dolnych i mamy zabudowę też górną i słupkową, to możemy sobie zostawić tą ścianę jako taką ścianę bardziej dekoracyjną. Jeżeli Wam się podobało, to zapraszam do kolejnych odcinków i do obserwowania po więcej.